Dzień dobry. Witamy was dzisiaj w takich dosyć niecodziennych okolicznościach, warunkach, gdzie jeżeli ktokolwiek, cokolwiek nas, ktokolwiek nas dzisiaj ogląda, to raczej może mieć pewne takie problemy z tym, żeby nas dobrze słyszeć, dlatego że troszkę, ale tak bardzo troszkę nawet, dzisiaj wieje. I w związku z tym, może jeżeli ktoś tam będzie czasami mniej, gorzej słyszał, no to po prostu prosimy się tym się nie przejmować. My postaramy się też nawet dać takie miejsca, żeby wiało trochę mniej, żeby nas troszkę bardziej też można było usłyszeć. Agnieszka Łeń. Witam. Adam Nolbert. Witam serdecznie. Oraz Krzysztof Olkusz, który taki czas będzie poprawiał włosy, żeby nie wyglądać jak taki, no taki wiecie, to co połowaty. Ale i tak to nic nie zmienia, bo wiatr wieje mocno. Bo dzisiaj witamy was z bardzo wiecznej, ale za to przepięknej... Z Duńskiej Woli. Z Duńska Wola, dokładnie. I troszkę chcielibyśmy wam tego miasta dzisiaj pokazać. Mamy przed sobą co? Około tak 45 minut naszego spacerowania. Chcielibyśmy wam takie, jak to się tak po angielsku mówi, highlighty pokazać, takie najważniejsze punkty. Zaczynamy z centrum samego miasta. Ale przede wszystkim pamiętamy, że to jest nasz drugie spotkanie z cyklu. Właśnie, no to jest nasza, właśnie, bo to powinniśmy mieć. Operacja Łódzkie. Nieznane oblicza województwa łódzkiego. To już drugi odcinek. Dwa tygodnie temu byliśmy w Uniejowie, a dzisiaj odwiedziliśmy Zduńską Wolę. Zduńską Wolę, która leży na Wysoczyźnie Łaskiej, nad rzeką Pichną i jest bardzo dobrze skomunikowana. Zaledwie 40 km od Łodzi, 170 od Warszawy, 190 od Wrocławia, 200 z Poznania, także z każdej strony jest tu blisko i łatwo dojechać, a do tego węzeł kolejowy na trasie z Wrocławia do Warszawy oraz przecina się tutaj magistrala, dawna magistrala węglowa ze Śląska do portu gdyńskich. Także można przyjechać do Zduńskiej Woli różnymi środkami transportu, a jak już przyjedziecie, to co macie tu zobaczyć, dzisiaj się od nas dowiecie. No miejmy nadzieję, że się tak dowiemy, że nam wiatr nie przeszkodzi, ale właśnie, zaczynamy z w zasadzie centralnego miejsca. Zaczynamy z dawnego rynku, czyli dzisiejszego Placu Wolności, na którym mamy za nami właśnie widoczny nowy ratusz. Nowy ratusz, który tutaj powstał kilka lat temu na miejscu starego ratusza, który znajdował się tutaj do II wojny światowej. Tak, wtedy został rozebrany i przez następne lata w tym miejscu był park, a od 2014 roku mamy nowy ratusz, zupełnie nowoczesna konstrukcja, ale nawiązująca do starego ratusza. Dziś jest tutaj Zduńsko-Wolskie Centrum Integracji, kino, sale widowiskowe, odbywają się tu różnego rodzaju zajęcia cykliczne, ale też takie wydarzenia jednorazowe, jakieś koncerty, spotkania, także warto tutaj też przyjechać i śledzić te wydarzenia, które się tutaj odbywają. Jak wyglądał stary ratusz, to pokażemy wam, ponieważ w kilku miejscach w tym momencie można powiedzieć, że Zduńska Wola też tak goni tę czołówkę. Dzień dobry pani Grażyno, dzień dobry, oczywiście, że pozdrawiamy. Również warto powiedzieć, że Zduńska Wola to jest takie miasto, w którym bardzo dużo murali się w ostatnim czasie pojawiło. I właśnie na jednym z tych murali będzie można zobaczyć między innymi, jak wyglądał stary ratusz. W zasadzie na dwóch muralach będzie można zobaczyć. Tak, ale za czym oczywiście pojawiła się Zduńska Wola, była tutaj osada z Duny, osada Wola, osada Czekaj. I te pierwsze wzmianki o tych terenach to koniec XIV wieku. A sama osada Czekaj, która była położona gdzieś tutaj w rejonie dzisiejszego Placu Wolności między rynkiem a kościołem parafialnym, to okres XVIII wieku. Wtedy właśnie Feliks Złotnicki wystarał się u naszego ostatniego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego o możliwość organizacji w tej osadzie Czekaj 12 targów w ciągu roku. Niestety nie ma potwierdzonych informacji, aby w XVIII wieku ta osada Czekaj otrzymała prawa miejskie i sama Zduńska Wola musiała poczekać do początku wieku XIX, aby otrzymać te prawa miejskie, ale po tych prawach miejskich otrzymaniu na Placu Wolności, na dawnym rynku, rozpoczął się bardzo dynamiczny ruch, jak to w centrum osad XIX-wiecznych. Stał tu, jak Agnieszka już wspominała, stary ratusz,
My podeszliśmy od północnej strony do tego nowego ratusza, który ma niespełna 10 lat. Mamy tutaj wejście do kina, tak, o nazwie ratusz. Mamy upamiętnienie jednego z ważniejszych Zduńskowolan. Jerzy Kozłowski to wybitny działacz właśnie ze Zduńskiej Woli, sportowiec, zawodnik w biegach sprinterskich, późniejszy sędzia lekkoatletyczny klasy międzynarodowej, ale przede wszystkim regionalista, krajoznawca, turysta, miłośnik Zduńskiej Woli. Był wieloletnim prezesem oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Był również członkiem Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli. Był współzałożycielem właśnie Muzeum Regionalnego w Zduńskiej Woli. Także wielkim działaczem na rzecz Zduńskiej Woli. I pisał również. Pisał do Dziennika Łódzkiego, współpracował z Radiem Łódź. No i największym jego dziełem były opowieści z miasta nad Brodnią. Bo Brodnia to... Właśnie, Brodnia, czyli Pichna, rzeka przepływająca przez Duńską Wolę, to jedna z tych rzek, które uchodzą do Warty w rejonie właśnie miejscowości wsi Brodnia, w pobliżu zbiornika Jeziorsko. I stąd nazwa tej książki Jerzego Kozłowskiego, Brodnia bądź Pichna, bardziej tutaj znana w Duńskiej Woli jako Pichna, rzeka, którą można zobaczyć do dnia dzisiejszego, która przepływa przez Duńską Wolę i płynie w kierunku północnym miasta. Tak w ogóle to jeszcze fajnie tutaj trochę ominęliśmy, ale to tylko dlatego, że wiatr nam go trochę pokiereszował, bo też przestrzeń wokół tego nowego ratusza, tak się popularnie o tym budynku mówi, to jest też również przestrzeń wystawiennicza i w tym momencie na przykład jest wystawa Marka Niedzielskiego, który pochodzi z Szatków wprawdzie, ale do liceum chodził właśnie w Zduńskiej Woli. I Marek Niedźwiecki tutaj taką swoją galerię małą fotografii przedstawiającej wycieczkę po Australii zaprezentował. Cześć, pozdrawiamy oczywiście Gosiu. Tak. Bo jeszcze jak tutaj byliśmy kilka godzin temu, to wystawa stała, ale niestety no, została na razie schowana, bo niebezpiecznie wyruchała powietrze. To znaczy, tutaj już zaczęliśmy mówić troszkę o takich znanych, zaczęła trochę bardziej wiać, o takich znanych postaciach. Tak. Jeszcze troszkę dzisiaj znanych postaci się nam będzie przewijało. Natomiast nieprzypadkowo właśnie mówimy o takich celebrytach troszkę, chociaż akurat Marek Niedźwiecki to jest tylko początek do większej dyskusji, bo chcielibyśmy wam pokazać kogoś naprawdę nietypowego, ukochanego, można powiedzieć, wszechstronnego artystę ze Zduńskiej Woli. Czyli Stasia Klingera. I znajdujemy się teraz przed ławeczką właśnie Stasia Klingera, która została postawiona w 2018 roku z woli mieszkańców, ponieważ w budżecie obywatelskim taki projekt był zgłoszony. Ławeczka jest wykonana z brązu i waży 300 kg, a właśnie uwiecznia taką niezwykłą osobowość człowieka, o którym się mówi człowiek orkiestra, albo nawet zduńskowolski Nikifor, ponieważ był człowiekiem wielu talentów, chociaż to był samouk. Potrafił grać na gitarze, na banjo, na harmonijce ustnej. O, prawie tak dobrze jak nasz kolega Krzysztof, ale również rysował. Rysował piórkiem i węglem obrazki z Duńskiej Woli, obrazki też okolic z Duńskiej Woli i też znane postacie. Też będziemy mieli niedługo okazję zobaczyć kilka jego szkiców właśnie znanych osób. No i był też członkiem zespołu Szatkowiacy, takiego zespołu muzycznego. Także bardzo, bardzo ciekawa, bardzo sympatyczna i bardzo lubiana w Duńskiej Woli postać. I też można powiedzieć, że on jest trochę z nami związany, ponieważ Stasiu Klinger pochodził z Łodzi. Jakby mało kto wie, że ten słynny zduńskowolanin, ale właśnie z Łodzi pochodził. Co więcej, on zawsze o sobie mówi, żeby nie było, że tylko tak my go nazywamy pieszczotliwie Stasiu, ale faktycznie on o sobie zawsze też tak kazał mówić, że on Jan Stanisław, to jest po prostu Stasiu i jeszcze dzisiaj Stasiu nam w naszych opowieściach oczywiście wróci. Adam tutaj wspomniał nam o tym, że i przypomniał też wam, dajcie znać, że jesteście jeszcze z nami, że was wiatr nie przegnał, natomiast warto wspomnieć, że tutaj czekaj i Zduńska Wola, i z Duny, i Wola, i właśnie tak naprawdę można trochę zgłupieć, kiedy się mówi o tych początkach miasta, ale prawda też jest taka, że Zduńska Wola
i Czakaj były wymieniane, znaczy używane zamiennie. I tak naprawdę ta część, na której my teraz się znajdujemy, to jest w sumie właśnie ten historyczny Czekaj. Co ciekawe, kiedyś mówiło się Wola Zduńska. Nie mówiło się Zduńska Wola, tylko mówiło się Wola Zduńska. I tak naprawdę to ważniejszą miejscowością, ważniejszą wsią była właśnie wieś Zduny. I obok niej została założona Wola. Chcemy Wam też przy okazji pokazać, bo to takie miejsce, Plac Wolności, upamiętniające parę takich ciekawych i tragicznych też historii. Tak, to jest tablica, która upamiętnia 6 Polaków, którzy zostali tutaj rozstrzelani przed ratuszem 11 listopada 1939 roku. Również tutaj przed ratuszem mamy pomnik Józefa Piłsudskiego, który wcześniej stał bardziej centralnie, a po wybudowaniu ratusza został przeniesiony właśnie w to miejsce, w którym się znajduje teraz. Tu przy okazji możemy też zobaczyć właśnie zabudowę wokół dawnego rynku. Tutaj też już tam się na horyzoncie pojawia mur, ale my do niego za momencik podejdziemy, że będzie można go zobaczyć dokładniej. On też powstał z okazji 195-lecia nadania Zduńskiej Woli praw miejskich, bo właśnie Zduńska Wola otrzymała swoje prawa miejskie kiedy, Adamie? Otrzymała w 1825 roku. To zaangażowanie właściciela Zduńskiej Woli spowodowało, że otrzymała prawa miejskie. Zaczęła się rozwijać tak naprawdę jako miasto tkackie, jako osada tkaczy sprowadzanych tutaj z Europy Zachodniej, z Czech w 1816 roku, a w 1825 decyzją województwa kaliskiego otrzymała prawa miejskie. Od tego czasu nieprzerwanie Zduńska Wola jest miastem. I z okazji kolejnych rocznic powstają w Zduńskiej Woli, tutaj w centrum, murale bądź banery upamiętniające tą historię. Historię miasta najpierw tkackiego, wielokulturowego. Wkraczamy do dzielnicy, znaczy to właściwie nie do dzielnicy, ale w miejsce związane ze społecznością żydowską. Tak. I tutaj też chcielibyśmy powiedzieć, tylko jak przejdziemy oczywiście przez skrzyżowanie, dlatego że troszkę nam tutaj może parę rzeczy utrudnić. Chcielibyśmy Wam też powiedzieć a propos jeszcze tego Złotnickiego, bo Felix Złotnicki oczywiście był takim protoplastą, ale za rozwój Zduńskiej Woli odpowiadał już jego syn Stefan, a w zasadzie Jan Stefan Złotnicki, tak powinniśmy może bardziej powiedzieć. I to Jan Stefan wpadł na taki genialny dosyć pomysł, żeby posprowadzać sukienników, żeby rozruszać tę osadę, żeby faktycznie ulokować miasto i posprowadzać sukienników zarówno z Niemiec, jak i z Czech. Między innymi z Czech przybył Jan Apfel, ale również razem z sukiennikami przybywali, oczywiście przybywała coraz więcej kupców żydowskich. Sama w ogóle społeczność żydowska już wiemy, że na pewno w XVIII wieku w Zduńskiej Woli mieszkała, że już w Zduńskiej Woli tutaj faktycznie żyły 33 rodziny, zarówno polskie, jak i właśnie żydowskie. Natomiast pierwsza synagoga, która powstała, to dopiero lata 20. XIX wieku. I to właśnie wtedy, w latach 20. trzech żydowskich kupców, między innymi Gabriel Berenstein, między innymi Kuba Hillel oraz Abram Wrocławski, oni wystarali się od Złotnickiego, odkupili od niego dom pod trzema koronami, jak to wtedy to się nazywało, i przepraszam, pod trzema gwiazdami, przepraszam, mi się już z pawianicami pomylił, ale to zaraz wyjaśnimy dlaczego pawianice, dom pod trzema gwiazdami. I dom pod trzema gwiazdami został przeznaczony na bożnicę, został przeznaczony na synagogę. Ona na początku była drewniana i znajdowała się, co jest też nietypowe, ona znajdowała się tuż przy właśnie rynku, po jego zachodniej stronie. No jak widzimy tutaj już w tym momencie żadna budowla, no na pewno nie drewniana, zaraz wyjaśnimy dlaczego budowli drewnianej też nie ma. Zastąpiła ją murowana, natomiast też i murowana została w czasie II wojny światowej zniszczona. To warto też powiedzieć, że jeśli chodzi o społeczność żydowską, to faktycznie drewniana synagoga miała jeden warunek. To znaczy ona sobie spokojnie mogła przylegać do rynku, co powtarzamy. To jest takie nietypowe, bo generalnie przy centralnych placach raczej synagog nie pozwalano umiejscawiać, ale tutaj Złotnicki no mimo wszystko jakoś tam postanowił zrobić pewien wyłom w tej zasadzie i
nawet w tej zasadzie jeszcze dodatkowo był taki przypis, że synagoga stać może pod warunkiem, że wejście do niej nie będzie znajdowało się od strony tego rynku, tylko właśnie od strony zachodniej. Bardzo wieje, mam nadzieję, że jednak nas słyszycie, że jednak nas nie rozwiewa, że jednak coś tam dajecie radę usłyszeć. Dajcie znać, czy jeszcze ok, czy za bardzo nie hałasujemy. Natomiast, no właśnie, murowana synagoga pojawiła się w zasadzie 30 lat później, bo w 1826 roku pojawiła się drewniana, w 1858 roku pojawiła się murowana. Nie zachowała się, natomiast upamiętnia ją taka oto tablica w sąsiedztwie, znajdująca się na przy furtce na teren właśnie dawnej, w sąsiedztwie dawnej synagogi. Ulica Sieradzka 6, także jeżeli ktoś by był w Zduńskiej Woli, do czego zachęcamy, warto odwiedzić ten adres tuż przy Placu Wolności. W Zduńskiej Woli zachował się również bardzo dobrze cmentarz żydowski, który też staraniem przede wszystkim ludzi związanych z muzeum został odnowiony, jest objęty ich opieką i no, dzięki im staraniom rzeczywiście wygląda teraz całkiem dobrze. Jest to jeden z większych cmentarzy żydowskich na terenie województwa łódzkiego i też warto tam wejść. On jest zamknięty, ale klucz do niego znajduje się w muzeum, więc będąc w muzeum można się zapytać o możliwość zwiedzania tego cmentarza, a rzeczywiście warto. Tutaj też chcielibyśmy powiedzieć, że jak wyglądały stosunki między różnymi wyznaniami, ponieważ jednak Zduńska Wola, no właśnie, przy sukiennicy, którzy przyjeżdżali do Zduńskiej Woli, sukiennicy przyjeżdżali, jak już powiedzieliśmy, z Czech, przyjeżdżali z Niemiec, z Saksonii na przykład. Natomiast kupcy niemieccy, znaczy żydowscy też byli. No i jak się układały relacje między nimi? No to jest zaskakujące, być może na niektórych, ale tutaj faktycznie w Zduńskiej Woli nikomu nie przeszkadzało, że na przykład przedstawiciel, nazwijmy to, wyznania mojżeszowego umawia się na randkę z ewangeliczką na przykład. I to było okej, okay. To był jakby pewien standard życia. Takie małżeństwa wielokulturowe nie były wcale rzadkością i tutaj to współistnienie, ta wielokulturowość rzeczywiście była taka prawdziwa i rzeczywista. No, tak sobie tutaj wszyscy obok siebie żyli. Oczywiście cała historia wielokulturowości skończyła się w zasadzie z wybuchem II wojny światowej. Na terenie Zduńskiej Woli w 1940 roku została założone getto, które przetrwało 2 lata. Następnie większa część społeczności żydowskiej została wywieziona do obozu nad Chełmna nad Nerem, albo właśnie została albo do getta łódzkiego, jeżeli byli właśnie takimi sprawnymi rzemieślnikami. Było tutaj to jedno z tych większych get, bo ponad 8300 osób w nim się znalazło. Natomiast tutaj możecie zobaczyć właśnie mural, jeden z murali autorstwa Czesława Łackiego, który Łackiego, dobrze. Łackiego. W każdym razie tutaj możecie zobaczyć zarówno właśnie stary ratusz, jak i nowy. Tak trochę przybliżymy, żeby wam pokazać. O, zobaczcie. I faktycznie tak to nam się ładnie prezentuje. Widzimy taki wgląd właśnie na rynek, XIX-wieczny rynek w Zduńskiej Woli. Chcemy jeszcze wam jeden pokazać mural. Chcemy wam pokazać jeszcze jeden mural. Tutaj w zasadzie po sąsiedzku. Też tego samego autora. Właśnie ten, który widzieliśmy z drugiej strony ulicy, przy początku ulicy Sieradzkiej, wielokulturową Zduńską Wolę, bo tu widzimy właśnie i zarówno przedstawicieli społeczności żydowskiej, właśnie synagogę, tej, o której opowiadaliśmy, już tę murowaną z 1858 roku. Jaki też napis cyrylicą na górze, czyli tutaj też odniesienie do tej społeczności rosyjskiej. No i oczywiście już widzimy też późniejszy rozwój miasta, gdzie pojawiają się browary, między innymi browar Arnsztata, gdzie pojawiają się też już garbarze i pojawiają się już takie większe zmechanizowane manufaktury. Natomiast my chcemy zwrócić wam jeszcze uwagę na herb Zduńskiej Woli, bo tutaj tak trochę obiecaliśmy, że wyjaśnimy, co takiego łączy Zduńską Wolę z Konstantynowem Łódzkim. No i tutaj tak próbujemy przybliżyć wam ten po prawej stronie, ten taki miecz i taki miecz, który dzieli dwa półksiężyce jakby. To jest herb rodu, herb prawdzic rodu Okołowiczów, którzy z kolei właśnie byli właścicielami i założycielami Konstantynowa, a później Konstantynowa Łódzkiego. I to właśnie Stefan Złotnicki, ten, o którym wspominaliśmy, że jest odpowiedzialny za
rozwój Zduńskiej Woli, to on wyszedł, że on ożenił się z Honoratą Okołowicz, no i dzięki temu właśnie w jego herbie złotnickich pojawiła się jeszcze dodatkowo właśnie rodzina Okołowiczów i herb Prawdziwc. Tutaj też chcemy Wam zwrócić uwagę, może tak spróbujemy trochę oddalić, czy można oddalić. Natomiast, że czasami, jeżeli nas oglądają goście spoza województwa łódzkiego, spoza centralnej Polski, to czasami nasi goście są zdziwieni, że przyjeżdżając właśnie w te rejony, że w zasadzie to centrum miasta jest takie niskie, że takie zabudowa taka jednopiętrowa w większości. Góra dwupiętrowa. No właśnie, góra dwu. No i właśnie, Adamie, no to z czego to wynika? Możesz to wyjaśnić? No wynika to z tych przepisów, które obowiązywały w ówczesnym Królestwie Polskim. Te budynki, no niestety, nie są zbyt duże, zbyt obszerne. Tam to bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o architekturę, bo może nie patrzymy na nie. Czekaj, to ja w takim razie pokażę to ciekawe podwórko tutaj, tak? Krzysztof może nam pokaże. O, tu, wie, tu wieje bardziej, ale tu wieje, wieje bardziej, wieje, wieje bardziej. Chodźmy dalej. Żeby wiało trochę mniej. No i kontynuuj, kontynuuj. Natomiast tutaj z takich ciekawych kamienic możemy znaleźć fejkową kamienicę, czyli taką nieprawdziwą, udawaną. Bardzo popularne ostatnio są właśnie fake newsy w internecie, czyli kłamstwa, nieprawdziwe opowieści. Tak samo tutaj stworzono niedawno, bo w 2019 roku, taką fejkową kamienicę. To jest kamienica, w której w tych udawanych oknach znajdują się postaci wybitnych z Duńskowolan. I są to rysunki Stasia Klingera, o którym już wspominaliśmy, przy której ławeczce byliśmy. Są to postacie Feliksa Rajczaka, Stefanii Kamińskiej, Jakuba Lemberga. Są to postacie związane ze Zduńską Wolą, albo poprzez urodzenie, albo poprzez swoją działalność. Tak jak Jakub Lemberg, który był lekarzem i przywódcą Żydów w getcie zduńskowolskim, wywieziony potajemnie w 1942 roku. Nie znamy jego losów. Kolejne postacie to pani Pelagia Kacer, nauczycielka, wychowawczyni wielu pokoleń mieszkańców Zduńskiej Woli, Stefan Chmiel, doktor medycyny, jeden z założycieli i wieloletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, dzięki któremu właśnie powstała ta wyjątkowa, fejkowa kamienica i galeria tych znanych zduńskowolan działających w końcu XIX i w XX wieku na terenie Zduńskiej Woli. I dochodzimy do skrzyżowania, do miejsca, gdzie przecinały się dawne drogi z Sieradza do Łasku i z Szatku do Dawy. To tu właśnie przypuszcza się, że była ta osada Czekaj, bo to fragment łączący rynek z kościołem parafialnym, do którego oczywiście za jakiś czas dojdzie. I teraz zwróćcie, kochani, uwagę, jak oglądacie, to zwróćcie właśnie uwagę, jak wygląda obecnie skrzyżowanie przy Placu Wolności właśnie z ulicą Łaską i ulicą Kościelną, którą za momencik sobie skręcimy i pójdziemy. Także zobaczcie, raz jeszcze pokażemy, tak? Oczywiście na architekturę prosimy zwrócić uwagę. Dlaczego na to zwracamy, chcemy na to zwrócić uwagę? A dlatego, że... I teraz tarararam, daram. Bo to jest mniej więcej właśnie jakby... To jest właśnie najstarszy... No, patrzymy właśnie na najstarszy mural w Zduńskiej Woli. Autorstwa oczywiście cały czas pana Czesława. Jeżeli nas pan Czesław ogląda, to pozdrawiamy. Natomiast tutaj widzimy również właśnie to naroże. Już tej kamienicy nie ma. Jeszcze raz pokażemy to w zasadzie. Tutaj to kamienica powinna stać. Niestety nie ma, natomiast domek tkacki jeszcze widoczny na muralu, to już jest no, dwukondygnacyjna kamienica. A tam w tle tutaj na muralu jeszcze widzimy kościół ewangelicki, no i za moment też ten kościół ewangelicki będziemy
mijali. Tutaj w ogóle jeszcze taka, w ogóle to jest też coś, co nas bardzo zaskoczyło, ponieważ jeszcze, no co, no, jeszcze rok temu, gdyby się przyjechało przed pandemią, to w Zduńskiej Woli można było zobaczyć jeszcze takie stare z lat 90. budy, w których sprzedawano hamburgery. I to były hamburgery, mówiono, że to jest hamburgery, są najstarsze hamburgery z Duńskiej Woli. No w tym momencie już nowoczesność wygląda w ten sposób, ale nadal są serwowane przepyszne hamburgery, także przy zwiedzaniu też warto zawsze zajrzeć. No i oczywiście kolejny mural, proszę bardzo, mamy kolejny mural, tym razem odwołujący się do kobiet ze Zduńskiej Woli. Tutaj mamy też moją przyjaciółkę, możemy zobaczyć właśnie moją przyjaciółkę. No i tutaj chcemy wam też przedstawić tego założyciela, na zasadzie człowieka, ale zaraz, mam... mówiąc o kobietach, to ja chciałam tutaj przypomnieć o takiej ważnej postaci. Pewnie kobiety znają taką markę jak Max Factor. Może niektórzy mężczyźni też znają, jak kupują swoim kobietom jakieś kosmetyki, ale kobiety, myślę, które nas oglądają, to wiedzą. Ale nie wiem, czy wiedzą, że założyciel tej marki, twórca właśnie nowoczesnych kosmetyków, Maksymilian Faktorowicz, pochodził ze Zduńskiej Woli. I to tutaj rozpoczął właśnie naukę, no już jako młody chłopak, niestety pochodzący z wielodzietnej, biednej rodziny, musiał zacząć pracować w wieku 13 lat. No i pracował w różnych miejscach, wszędzie, ucząc się, obserwując, przyglądając się, jak można pielęgnować kobiecą urodę. No i wkrótce sam zaczął w tym kierunku działać, wyjechał do Rosji, tam założył swój jakiś sklep drogeryjny i zakład fryzjerski. Z jego usług korzystały nawet takie osoby jak Aleksander Romanow czy car Mikołaj II. Później, ale on jednak zdecydował się, że chce wyjechać do Stanów Zjednoczonych, wyjechał, tam założył właśnie swój salon w Los Angeles, zaczął pracować z aktorami i między innymi, co może wydawać się dziwne, jego pierwszymi takimi znanymi klientami to był Rudolf Valentino i Charlie Chaplin, czyli wcale nie kobiety, a mężczyźni, ale potem również inni aktorzy, jak Elizabeth Taylor, czy Greta Garbo, czy cała plejada gwiazd Hollywood tamtego czasu też korzystała z jego usług. A co wynalazł dla nas kobiet? No przede wszystkim wynalazł fluid w płynie, który na pewno wszystkie używamy. Wynalazł szminkę w sztyfcie, zalotkę do rzęs, sztuczne rzęsy, także takie rzeczy, co my kobiety używamy, żeby troszeczkę naszych panów poderwać. Czyli wymyślił po prostu to wszystko, co kobiety wyrzucają z torebek, szukając kluczy, które są najpotrzebniejsze w danym momencie. Tam za dużo kosmetyków. No niestety tak jest, że dzisiejsze kobiety potrzebują dużo kosmetyków, aby być pięknymi, albo po prostu mężczyznę, który doceni ich naturalne piękno. Chciałbym przerwać, ponieważ jednakowoż po drugiej stronie mamy jeden z takich starszych domów tkackich, rozbudowanych bardziej domów tkackich. Natomiast oczywiście domy tkaczy znajdują się w dalszej części ulicy Łaskiej. Natomiast jeszcze chcielibyśmy wam pokazać tutaj, no właśnie, takie wzgląd w starą Zduńską Wolę. Jak to wygląda? Skoro o domach tkackich mowa, to żeby mniej więcej zobaczyć, jak wyglądała stara Zduńska Wola, gdzie to tkacze budowali potęgę tego miasta. Później niektórzy oczywiście rozbudowywali, powstawały już nie ręczne krosna, tylko manufaktury. Potem właśnie zakładano już zmechanizowane fabryki. To też ciekawe, Zduńska Wola rozwijała się, jeśli chodzi o przemysł włókienniczy. Podobnie jak w zasadzie, można powiedzieć, w Okręgu Sieradzkim było 11 takich ośrodków, które się rozwijały, bo to też trzeba powiedzieć, że my dzisiaj Zduńską Wolę postrzegamy jako takie najdalej wysunięte zagłębie łódzkiego ośrodka włókienniczego, ale tak naprawdę Zduńska Wola zaczynała jako ośrodek okołosieradzki. I podczas gdy inne fabryki właśnie w Sieradzu i okolicach no, albo upadały, albo tak jak niektóre miasteczka traciły swoje prawa miejskie, tak Zduńska Wola akurat rosła w siłę, można powiedzieć. No i faktycznie raczej w pewnym momencie dołączyła do tego łódzkiego kręgu przemysłowego i również z tego wynika, że w stronę wschodnią, właśnie w stronę Łodzi, wzdłuż ulicy Łaskiej rozwijało się miasto. Właśnie nie w zachodnią, tylko właśnie we wschodnią stronę. I za momencik będziecie też mogli właśnie zobaczyć wspomniany przez nas Kościół Ewangelicki, który tutaj się czai nam za rogiem, tak troszkę w odległości. Tak, Kościół Ewangelicki
jednego z kolejnych pastorów, a sama parafia ewangelicka została powołana do życia już w 1828 roku, ale już w momencie podpisywania aktu erekcyjnego miasta mieli ewangelicy zapewnione miejsce pod budowę kościoła i cmentarza. To ciekawe, tutaj dla nas pierwszym pastorem właśnie tutaj w parafii ewangelickiej był Wilhelm Biedermann, którego my, łodzianie, pewnie kojarzymy, to nazwisko kojarzymy, może rzeczywiście słusznie, był to ojciec Roberta, czyli protoplasty rodu Biedermannów w Łodzi, związanej z farbiarnią przy ulicy dzisiejszej Kielińskiego i Północnej. A tutaj nie zabawił on długo, on był takim dosyć człowiekiem pobudliwym, często zmieniał pozbawiony prawa prowadzenia, bycia pastorem w ogóle. A trzeci kolejny pastor, który tu był, no spowodował bardzo duży rozwój tutaj parafii, kościoła, również tutaj szkoła, której nauczano po polsku. Czuł się Polakiem, bo bardzo zaangażowany, jego dzieci również czuły się Polakami i on bardzo dużo to zrobił na rzecz takiej asymilacji ludności niemieckiej z Polakami, także bardzo A nazywał się Börner, Ernst Börner. Tak, no jego żona również była wielką działaczką społeczną, także rzeczywiście rodzina zasłużona. Później kolejni pastorzy i ostatni ewangelicy wyjechali z Duńskiej Woli z końcem II wojny światowej, a wtedy w kościele ewangelickim Rosjanie, którzy tutaj wkroczyli, zorganizowali więzienie, taki obóz jeniecki dla jeńców ukraińskich i niemieckich. No prawdopodobnie też sporo ofiar, sporo osób zostało tam zamordowanych i na wokół kościoła prawdopodobnie są groby takie masowe, no pomordowane w tym miejscu. My tutaj tak próbowaliśmy wędrować z wami i chcieliśmy wam również przekazać parę informacji o kościele ewangelickim. Natomiast no to już jest też ten moment, gdzie chcemy wam po pierwsze pokazać jeszcze taką jedną małą rzecz. Tutaj po drugiej stronie ulicy Złotnickiego taki mural kolejny, taki skromny, bo jeszcze dzisiaj murale będą nam towarzyszyły, ale przyrodniczy. Natomiast niehistoryczny. Natomiast my tutaj, kiedy Agnieszka opowiadała o parafii ewangelickiej, to cały czas oczywiście my szliśmy w stronę i nam dzwony cały czas dawały świadectwo tego, że idziemy w kierunku kościoła katolickiego. Kościół Miłosierdzia Najświętszej Marii Panny przy ulicy Kościelnej, czyli ten kościół parafialny, pierwszy w Zduńskiej Woli, na teren którego za moment wejdziemy. Ale dziś przede wszystkim znamy to miejsce z racji powiązań tutaj z bohaterem, z patronem miasta i najważniejszym mieszkańcem miasta, czyli z Maksymilianem Marią Kolbą, który w Duńskiej Woli się urodził. Tutaj w kościele właśnie tym był chrzczony. No później z rodziną przeniósł się do Pabianic, gdzie zdecydował się, żeby zostać księdzem, wstąpił do klasztoru, później wyjechał na studia też do Rzymu, tam uzyskał święcenia kapłańskie, no i zaczął to swoje wielkie dzieło, wiemy, jako założyciel Rycerstwa Niepokalanej, również pisma, Rycerz Niepokalanej, klasztoru w Niepokalanowie, który przed II wojną światową był największym klasztorem katolickim na świecie i zrzeszał w momencie wybuchu II wojny światowej. Było tam 700 zakonników oraz kandydatów. No również znany jest z misji swojej w Japonii, gdzie też zakładał taki japoński odpowiednik klasztoru, czyli właśnie Niepokalanów Japoński i wydawnictwa takiego Rycerza Niepokalanej w wersji japońskiej. Teraz uwaga będzie wiało trochę bardziej. Idziemy wzdłuż północnej ściany neobarokowego w zasadzie kościoła, bo tutaj Adam wspomniał, że faktycznie pierwszy kościół, no i na jednym ze starszych w ogóle przedstawień z Duńskiej Woli, pochodzący nas na moment stracił, to jesteśmy ponownie. Natomiast, proszę Państwa, tutaj kontynuujemy
pierwszy kościół faktycznie pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, który tutaj był, to był modrzewiowym, drewnianym kościółkiem. Natomiast faktycznie tak się złożyło, że Feliks Złotnicki tutaj był odpowiedzialny za to, żeby erygować te parafie. No ale ten kościół, który my dzisiaj możemy oglądać, powstał już w latach 70., może inaczej, zaczął powstawać w latach 70. XIX wieku, 1871 rok, kiedy kamień węgielny. Natomiast w zasadzie dopiero parafia została konsekrowana, kościół został konsekrowany w 1891 roku, a więc prawie 20 lat później, czy 20 lat później, dokładnie 20 lat później. I pierwszym proboszczem tej parafii był Ignacy Kolbe. To był proboszcz, także rodzina Kolbe tutaj faktycznie była mocno, można powiedzieć, zakorzeniona w tej Zduńskiej Woli. Zabawne jest troszkę to, że dzisiaj, bo dzisiaj jest Izba Pamięci poświęcona Maksymilianowi Marii Kolbemu, Kolbe, nie wiem, czy to można tak odmienić, Kolbe. Natomiast zabawne jest po prostu to, że jego dom, też taki stary dom tkacza, znajduje się w sąsiedztwie, no takiego troszkę, można powiedzieć, mało, chociaż nie, w sumie książęcego trunku, znaczy książęcego trunku, bo też z tego czerpano niejednokrotnie zyski, a mianowicie browaru po prostu. Tak, ale ten browarze. Dom stoi na ulicy właśnie Maksymiliana Kolbe, można go odwiedzić w tym okresie jesienno-zimowym, otwarty jest od 10 do 14, my tam nie dotrzemy dzisiaj, co prawda, ale zapraszamy serdecznie, aby odwiedzić ten dom urodzenia i zobaczyć, jak wyglądał dom tkacki wewnątrz i zobaczyć pamiątki po świętym Maksymilianie Marii Kolbe. Natomiast my zbliżamy się do innego muzeum, Muzeum Miasta Zduńskiej Woli, Muzeum Historii Miasta, które zostało tutaj otwarte w 1994 roku, to znaczy pierwsza wystawa już w 1980 roku została otwarta, ale muzeum jako samodzielna jednostka miejska to właśnie 1994 rok. Jesteśmy na ulicy założyciela miasta, czyli ulicy Złotnickiego, dawniej była to ulica Belwederska. Tam od razu tylko przerwę tobie, Adamie, że znowu widzimy na tutaj po prawej stronie pojawia się nam kościół ewangelicki. Także faktycznie to też tak na marginesie. A propos, skoro o kościołach mówiliśmy, to też, o kurczę, znowu wieje. Zwraca uwagę taka jedna rzecz, że w tych starych, średniowiecznych miastach, czy później jeszcze w renesansowych, kościoły były w sąsiedztwie rynku, niemalże bardzo blisko. To trochę taki symbol połączenia tej władzy świeckiej i kościelnej. Podczas gdy tutaj w Zduńskiej Woli my obserwujemy, że zarówno ten najstarszy katolicki kościół, jak i ewangelicki, jak i nawet synagoga, one są, no synagoga powiedzieliśmy, że przylegała do rynku, ale jednak wejście było z drugiej strony, jednak one faktycznie trzymają się z dala od tego świeckiego charakteru miasta. No i właśnie, doszliśmy do muzeum, które mieści się w dawnym domu geodety, tak? Tak, miejskiego geodety krasowskiego. Dom powstał w takim stylu dworkowym w 1928 roku, 10 lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, wtedy, kiedy starano się poszukiwać takiego stylu narodowego i na miejscu jednego z domów tkaczy rozebranego powstał budynek, w którym mieści się dzisiaj Muzeum Historii Miasta Zduńskiej Woli. Za wschodniej ścianie. Na jednej z ścian mieszczą się dwa murale. Ten pierwszy pokazuje nam rynek, dawny ratusz. Natomiast... Czyli to jest ten drugi mural, o którym mówiliśmy, że będziemy tak widzieli. Natomiast ten drugi mural pokazuje stację benzynową z Duńskiej Woli. Oba te murale są autorstwa bardzo młodej, utalentowanej artystki, która skończyła liceum plastyczne w Zduńskiej Woli. Niestety tego chyba drugiego muralu kolejnego, bardziej znanego, nie zobaczymy, bo przez ten wiatr niestety, ale został zdmuchnięty. Mural został zdmuchnięty. Został zdmuchnięty, to prawda, ale wiadomo, że mamy też ograniczony czas. No i tutaj na dziedzińcu muzeum również możemy różne eksponaty, ekspozycje zobaczyć, jakieś fragmenty dawnych zajęci rolniczych, tutaj fragmenty
ziemny, mały zakątek. Natomiast w samym muzeum możemy zobaczyć dawną stekacką zabudowę, wyposażenie, meble z dawnej zduńskowolskiej apteki. Jest także salonik mieszczański z okresu międzywojennego. Możemy zapoznać się z działalnością organizacji społecznych, sportowych, chórów, straży pożarnej z okresu końca XIX, początku XX wieku. Ale taką ciekawą, jedną z wystaw stałych jest wystawa Mezuz, czyli modlitw, które były umieszczane przy drzwiach żydowskich mieszkań. I takie mezuzy multimedialne, bo można wysłuchać opowieści o historii niektórych rodzin żydowskich, które mieszkały przed II wojną światową w Zduńskiej Woli. Możemy wysłuchać, obejrzeć archiwalne zdjęcia. Jest to jedna z nowszych wystaw stałych, na którą warto zajrzeć, dla której warto zajrzeć do budynku muzeum, ale całe muzeum zapewnia swoimi wystawami, opowiada o historii Zduńskiej Woli. Zarówno o historii społecznej, kulturowej, ale także o historii przemysłu, bo Zduńska Wola to nie tylko przemysł włókienniczy, także browarnictwo, garbarstwo. O tych zakładach to też za moment pokażemy. Dzięki staraniom społeczników powstał szlak fabryczny. A my zmierzamy do... No my zmierzamy właśnie, skoro mówimy o Złotnickich, tak. Skoro zmierzamy do samego serca. No można powiedzieć, faktycznie tutaj zachował się taki... Dzisiejszej Zduńskiej Woli. No właśnie, bo powiedzieliśmy o takiej rzeczy, że tam budynek, gdzie zaczynaliśmy, to był Nowy Ratusz. No i to taka nazwa w zasadzie bardziej zwyczajowa. W sensie, znaczy w tym miejscu już wiemy, że mieścił się ratusz. No a jak powstał nowy budynek, którym jest w zasadzie taki miejski ośrodek kultury, bo tak to umownie sobie nazwijmy, no to faktycznie jest to nazwa taka właśnie, że jest miejski nowy ratusz. Natomiast de facto w oficjele urzędnicy z Urzędu Miasta wybrali na swoją siedzibę dworek właśnie założycieli Zduńskiej Woli, czyli dworek Złotnickich. Natomiast jeszcze tylko uzupełniając samo muzeum, to chcielibyśmy pozdrowić po prostu dyrektora muzeum, pana Tomasza Polkowskiego, który też nam no, bardzo pomógł przy przygotowaniu pewnego materiału filmowego, o którym to na samo zakończenie jeszcze powiemy. Tak, zareklamujemy. Ciekawy ciekawostek o Zduńskiej Woli też nam będzie opowiedział. Tak, natomiast tutaj właśnie też będzie można zobaczyć jeszcze raz ten herb Złotnickich, już uzupełniony też uzupełniony o właśnie herb Prawdzic. No i właśnie, są takie ulice w Zduńskiej Woli, jak ulica Juliusza, ulica oraz ulica Stefana. I ulica Stefana jeszcze faktycznie o tyle, ile odwołuje się do tego budowniczego tego miasta, czyli Stefana Złotnickiego, o tyle zaskakujące jest to, że zachowała się nazwa ulicy Juliusza, dlatego że Juliusz to był syn Stefana, który doprowadził tak naprawdę do tego, że Złotnicy stracili swoje miasto. Juliusz był człowiekiem, który wolał prowadzić hulaszczy tryb życia i pieniądze, jak to się tak po staropolsku powiedzieć można, pieniądze się go nie imały. Natomiast, no niestety, to, że Stefan, jego ojciec, posprowadzał sukienników, to jest fajna sprawa, ale on też nie robił tego po prostu tak za darmo. No musiał mieć jakieś kredyty i pobrał kredyty, które potem niestety należało spłacać. I o tyle, ile jeszcze właśnie, to się nam będzie trochę łączyło z tym terenem, na który teraz wchodzimy, o tyle, ile jeszcze działała propinacja i można było faktycznie czerpać korzyści z ważenia browaru, ważenia piwa, to jakoś sobie Złotnicy jeszcze radzili. Chociaż cały czas miasto rosło w siłę, to jednak właśnie no, kredyty, spłaty kredytów trochę pożerały tego majątku. Ale zyski z tego ważenia browarów jakoś pozwalały utrzymać pewien poziom życia. No ale Juliusz, powiedzmy sobie szczerze, i te pieniądze potrafił przypłytać. I co zaczął robić? Ano zaczął po prostu wyprzedawać działki, kolejne działki w mieście. No, żeby zapłacić swoje długi oraz oczywiście próbować spłacić kredyt. No, efekt był tego taki, że w zasadzie miasto rosło w siłę i jak powiedzieliśmy na początku, Złotnicy stracili wpływy w swoim własnym mieście. No dzisiaj w zasadzie tylko i wyłącznie nagrobek, zresztą bardzo ładny na cmentarzu miejskim
przy ulicy Łaskiej nagrobek rodziny Złotnickich, tylko przypomina, że to byli właśnie dawni włodarze tego miasta. A my tymczasem właśnie, skoro była mowa o propinactwie i w zasadzie przekazywaniu jednych terenów drugim osobom, no to w zasadzie weszliśmy na taki teren, który też przechodził z rąk do rąk, zanim trafił do kogoś, kto no, dał temu taki sznyt, jaki widzimy obecnie. Ale dziś przede wszystkim piękny park tutaj widzimy i piękne kolory. No właśnie kolory o tym mówimy, Agnieszko, właśnie chodzi o to. No tak, ale na pewno chcemy tutaj powiedzieć, za chwilę Adam nam powie tutaj o czymś przyjemnym, tak. O czymś przyjemnym, co i w dzień, i w nocy można spożywać. Tutaj jest żółto, żółto, troszkę jeszcze zielono, czerwono, także bardzo pięknie. Park, który stworzony został przez browarników. Tak, przez browarników, bo obok parku znajduje się browar zdrowsko-polski. Obecny browar staropolski, który ostatecznie w 1902 roku trafił w ręce Zenona Anstata. Rodzina Anstatów znana w browarnicy z Łodzi, natomiast Zenon wykupił tutaj ten browar, który przechodził od Złotnickich przez kolejne ręce i od 1902 roku Zenon Anstat stworzył tutaj browar. Rozbudował go i zaplanował ten właśnie park. Park, który podobnie jak łódzki park Helenów miał być takim parkiem spacerowym, ale nie tylko miano by spacerować, a miano przede wszystkim konsumować, spożywać piwo produkowane w miejscowym browarze. Co rusz były jakieś atrakcje, mini zwierzyniec. Latem pływano po stawie, do którego właśnie zmierzamy i na wyspę, na którą za moment wejdziemy, po tym stawie miano pływać łódkami. Zimą można było jeździć na łyżwach. Odbywały się tutaj różnego rodzaju imprezy okolicznościowe. I loty balonem, podobnie jak w naszym łódzku Helenowie. Tak, tutaj też były loty balonem, czyli bardzo podobne jak nasz łódzki Helenów. A w samym browarze produkowano bardzo dobre piwa. W tym takie niszowe, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, gatunki, chociażby piwo jałowcowe. Czy piwo ciemne, dolne fermentacji, dzisiaj określane mianem koźlaka. Wchodzimy właśnie na stawie. Tutaj jeszcze, oprócz tych piw, typów, to również podobnie jak u starszego brata i u ojca, tak samo i tutaj kobiety mogły sobie przychodzić, żeby popić piwo. Było specjalnie dla nich ważone piwo, ale również tutaj było piwo dla dzieci, piwo dla dzieci bezalkoholowe. Natomiast my wiemy, że do dzisiaj jest ważone piwo bezalkoholowe w browarze. No właśnie, tylko że dzisiaj to już nie jest browar Anstata, chociaż faktycznie sprzedają markę Anstat, tak. Ale dzisiaj tutaj pozdrawiamy naszych oglądających z Pomorza, dlatego że browar staropolski, który dzisiaj zawiaduje tym browarem anstatowym, to jest właśnie kompania z Pomorza. Tak, losy były różne tego browaru. Po II wojnie światowej od 1951 roku był browarem państwowym, znajdował się pod zarządem browarów łódzkich, ale wrócił do pierwotnych właścicieli, którzy w 2014 roku sprzedali ten browar i browar należy do Kompanii Pomorskiej. Produkuje bardzo różne gatunki piw, można odwiedzić sklep firmowy, w którym można zakupić te piwa bardziej znane, te mniej znane, właśnie te, o których Krzysztof powiedział, między innymi piwo Anstat. Tu właśnie widzimy w ogóle komin z browarów. Tak. Pozdrawiamy Pomorze oczywiście. No i to jest też w ogóle niesamowite, że to tylko w Zduńskiej Woli, zaraz przy browarze znajduje się szkoła. To tylko i wyłącznie chyba tutaj może tak być, ale faktycznie nawet widzimy salę gimnastyczną. No po sąsiedzku, no budynek z dwudziestolecia międzywojennego pochodzący. Właśnie o tych jeszcze browarach powiedzieć, jeszcze nie przerwałem, znowu zresztą. Także wybór tutaj piw obecnie jest bardzo, bardzo duży. Można wybierać pomiędzy piwami pszenicznymi, piwami
smakowymi tych gatunków piw jest dużo, ale dystrybucja działa, więc jeżeli nawet ktoś nas ogląda na Pomorzu, to myślę, że w pomorskich sklepach specjalistycznych bardzo dobre piwo z browaru staropolskiego w Zduńskiej Woli można nabyć, warto poszukać i warto zaopatrzyć się może na nasze następne spotkanie, żeby tak nam towarzyszyć z tym browarem. Znaczy tu w ogóle chcemy zareklamować sklep firmowy. Czynny, wyobraźcie sobie, od 6 rano do 23. Panowie, już wystarczy o tym piwie. Rozmarzyliśmy się. Ja chciałam na troszeczkę wyższy poziom jeszcze tutaj wejść, chciałam wspomnieć, bo jako kobieta muszę o tych kobietach też tutaj zawalczyć. O kobiecie, bardzo, bardzo tutaj mądrej kobiecie, która laureatce Nagrody Nobla, która ma korzenie zduńskowolskie. Nazywa się Ada Jonat, tak, bardzo przepraszam, że zapomniałam. W każdym razie ona urodziła się już w Izraelu, natomiast no, ma korzenie tutaj zduńskowolskie. Pamięta z dzieciństwa, że na półkach w domu były dwie polskie takie książki, które jej zapadły w pamięci. Był to Pan Tadeusz oraz książkę o życiu i twórczości Marii Skłodowskiej-Curie. I tak ją to zafascynowało, że poszła w kierunku chemii, zaczęła się kształcić. No i właśnie w tej dziedzinie chemii za badania nad kryształami otrzymała Nagrodę Nobla. Otrzymała również tytuł doktora honoris causa Akademii Medycznej w Łodzi. No i podczas tej uroczystości w Łodzi wspominała o swoich zduńskowolskich korzeniach. Także jest z tego dumna. I też szuka tych swoich przodków. Także mogą tutaj zduńskowolanie być dumni, że gdzieś tam Nobel stąd się wywodzi. A my już powolutku będziemy kończyli nasz krótki spacer. Oczywiście, ktoś może powiedzieć, nie odwiedziliście ulicy Łaskiej i domów tkackich. No to zachęcamy, żeby przyjechać i je zobaczyć. Ktoś może powiedzieć, ale nie pokazaliście muralu Tadeusza Szaniawskiego, dwukrotnego burmistrza Zduńskiej Woli, który w dwudziestoleciu międzywojennym świetnie rozbudował to miasto. No to zachęcamy, żeby przyjechać i ten mural zobaczyć. My wspomnieliśmy również o Jerzym Szaniawskim, który był twórcą cyklu opowieści o profesorze Tubce, na podstawie której książki został serial nakręcony. Nie byliśmy też na stacji kolejowej, jednej z tych stacji wybudowanych, kiedy tworzono linię kolejową warszawsko-kaliską w 1902 roku. Nie byliśmy również w Karsznicach, czyli w skansenie, ale o Karsznicach. Nasi kochani oglądający, jeżeli jesteście jeszcze z nami, to jeżeli chcecie zobaczyć coś więcej jeszcze o Zduńskiej Woli i okolicach, i o Karsznicach, to już na początku listopada na kanale oczywiście Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju Regio będzie można zobaczyć drugi filmik, który będzie przybliżał ciekawostki właśnie z okolic Zduńskiej Woli. A jeżeli jeszcze nie widzieliście filmiku, który przybliżał okolice Uniejowa, czyli naszego pierwszego filmiku po pierwszym spacerze tu się pojawiał, to prześledźcie, zobaczcie na stronie Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju i będzie można oczywiście po tym jeszcze pogadać. Napiszcie do nas, czy wam się podobało, napiszcie do nas, czy było ok, napiszcie do nas, czego zabrakło, a co byście chcieli, żebyśmy jeszcze na przykład opowiedzieli. I kochani, no jakkolwiek by nie było, do zobaczenia. Musimy się pożegnać. Przypominamy, nasze spacery są dofinansowane ze środków województwa łódzkiego w ramach programu Wydarzenia Turystyczne na Plus. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Do zobaczenia. I do zobaczenia za dwa tygodnie. Pa, pa. Di, 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 di.